Bóg jest realny. Jezus Chrystus ma moc do tego, żeby podnieść twoje życie. On podniósł moje życie. Kiedy 22 lata temu zawołałam do Niego, On podniósł moje życie. Ja byłam w ruinie. Byłam osobą, która była bardzo zalękniona, która była bardzo niepewna siebie. Na zewnątrz budowałam wizerunek takiej, że okej, idę do przodu, robię karierę, ale tak naprawdę oceniałam swoją wartość pod względem tego, jak inni o mnie mówią, jak inni mnie postrzegają. Byłam bardzo niepewna swojej własnej wartości. Kiedy poznałam Jezusa, kiedy zawołałam do Niego osobiście, kiedy On wszedł do mojego ducha, Bóg jest duchem, a więc On połączył się z moim duchem, z moim wnętrzem. Wtedy dowiedziałam się, jaka jest moja wartość. Jestem warta krwi samego Boga, który przyszedł tutaj w ciele i oddał życie za mnie. I tak samo oddał życie za ciebie. Tylko to trzeba przyjąć osobiście. Jezus Chrystus nie umarł tutaj za masy. Nie przyszedł tutaj dla tłumów. To jest Bóg, którego trzeba poznać osobiście. Bo jest napisane też, że każdy człowiek zda za siebie sprawę. Kiedy staniesz przed Bogiem, a staniesz przed Nim na pewno, to staniesz albo obciążony swoimi winami, albo usprawiedliwiony przez Jezusa Chrystusa. To od ciebie tu i teraz zależy, w jakim stanie staniesz przed Bogiem. Nie od tego, ile uczynków zrobisz, ale od tego, czy przyznasz się do tego, że co On zrobił dla ciebie na krzyżu. Jeśli zasłonisz się Jego ofiarą, jeśli zasłonisz się tym, co On zrobił, a On umarł za ciebie, to staniesz przed Bogiem jako usprawiedliwiony, jako Jego dziecko, umiłowane dziecko, obmyte Jego własną krwią, bo On zapłacił za ciebie potężną cenę. Ale jeśli staniesz przed Bogiem, zignorowawszy to, co ci dzisiaj mówię, to będziesz winny wszystkiego, co zrobiłeś do tej pory i co jeszcze zrobisz. Winny życia bez Boga na tej ziemi. I Bóg będzie twoim sędzią. Ale nie dlatego, że On jest mściwy. To jest dobry Bóg, który przyszedł tutaj w ciele, żeby umrzeć za ciebie, oddać życie za ciebie. Tak się okazała Jego miłość, w ten sposób okazała się Jego dobroć dla ciebie. Zrobił wszystko. To jest do wzięcia. To jest do wzięcia. Wyobraź sobie, że teraz jesteś w celi śmierci i oczekujesz na wyrok, który na pewno zapadnie. I ktoś mówi, chce umrzeć za Niego, niech On wyjdzie z tej celi. Chcę umrzeć za Niego. Niech On żyje. Ja Go kocham. Niech On żyje. Chcę umrzeć za Niego. I to właśnie zrobił Jezus. Umarł za ciebie. Oddał życie za ciebie. W zamian za ciebie. Drzwi celi są otwarte. W Bożym Słowie jest napisane, że On otworzył zasuwy więzień. Drzwi celi są otwarte i ty możesz dzisiaj swobodnie wyjść tylko przez to, że powiesz, tak Jezus, wierzę w ciebie, wierzę, że to ty oddałeś za mnie życie, dziękuję ci za to, że zapłaciłeś za moje grzechy, dziękuję ci, że zamiast mnie poniosłeś karę śmierci, która mi się należała. Chcę wyjść, chcę cię poznać takiego, jakim ty jesteś. Czy gdyby ktoś był skłonny oddać za ciebie życie, nie chciałbyś go poznać? Wątpiłbyś, że cię kocha? Taki jest Bóg. Jezus Chrystus. Jego imię brzmi Jezus Chrystus. I jeśli zawołasz go do swojego życia, on podniesie twoje życie tak jak moje zostało podniesione. Ja w swoim życiu narobiłam dużo głupot. Między innymi zabiłam dziecko. Ze względu na to, że chciałam robić karierę. Między innymi zdradzałam swojego męża po to tylko, żeby prowokować go do zazdrości, bo wtedy dopiero wiedziałam, że mu zależy na mnie. Byłam chora. Chora psychicznie. I gdy stanęłam przed Bogiem,
gdy się skończyłam wewnętrznie, kiedy spadłam na samo dno, swoje prywatne, nie jakieś tam. On nie wytknął mi żadnego grzechu, oprócz tego, że w jednej chwili uświadomiłam sobie, że ginę tylko dlatego, że nie jestem złączona z nim. W jednej chwili uświadomiłam sobie, co jest moją największą potrzebą życia. Moją największą potrzebą i twoją największą potrzebą jest złączyć się z Bogiem, który jest żywy. Bóg jest życiem. Bóg jest prawdą. Bóg jest jedyną drogą. A więc jeśli nie jesteś z Nim połączony, to jesteś na bezdrożu. I nie jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić tego, jak wygląda prawdziwe życie, ponieważ urodziłeś się w niewoli i w niewoli chodzisz. Ale jeśli odważysz się uwierzyć w to, że Bóg jest, że jest dobry, że On naprawdę jest Ci przychylny tak bardzo, że szedł tutaj, żeby dać się zabić za Ciebie. Jeśli w to uwierzysz i jeśli zechcesz poznać tego Boga osobiście, jeśli zawołasz Jezusa Chrystusa do swojego życia i powiesz tak, chcę Cię poznać, to On Ci się objawi i to nie będzie jakieś, nie wiem co, emocjonalne uniesienie. To będzie coś, co wywrze piętno na Twoim życiu, ponieważ On połączy się z Twoim wnętrzem, połączy się z Twoim duchem i zaczniesz żyć naprawdę. Wiem, o czym mówię. Moje życie zostało podniesione. Jestem dzisiaj inną osobą, zupełnie inną, niż byłam 22 lata temu. Jestem odważna, nie boję się człowieka, nie boję się chorób, uzdrawiam chorych. Zostałam uwolniona z różnych demonicznych opresji, z poniżenia, ze ściśnienia, z odrzucenia, z życia w wyobraźni. Kupę lat żyłam w wyobraźni, uciekałam od realności tego świata w swoją własną wyobraźnię. Życie z Bogiem to nie jest życie w mrzonkach, to jest życie w prawdzie, to jest radzenie sobie w realny sposób tutaj na ziemi i bycie pewnym, że się idzie do nieba. Taki jest Bóg. Alternatywa, wiara albo myślenie to jest fałszywa alternatywa. Zacznij myśleć. Zacznij myśleć. Zacznij myśleć, kto Cię stworzył. Zacznij myśleć, dlaczego Twoje życie chwieje się, dlaczego jesteś niepewny, dlaczego jesteś niezadowolony z tego, co masz, dlaczego masz pustkę w sobie. Zacznij myśleć. Niech Twoje myśli skierują się ku Bogu. Ja się o to modlę. Ojcze, ja modlę się, aby każde słowo, które padło teraz na żyzną glebę, wydało plon. Ja zabezpieczam każde słowo przez krew Jezusa. Diable, osądzam Cię. Związuję Cię. Nie masz prawa wykraść ani jednego słowa. W imieniu Jezusa ja modlę się o tych ludzi, którzy usłyszeli prawdę Ewangelii. Ja modlę się, żeby każde słowo przenikało ich podświadomość, żeby oni mieli sny, żeby mieli widzenia, żeby nasze poselstwa i nasze głoszenia wyskakiwały im na YouTubie i na Facebooku. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za ludzi, którzy widzą, którzy słyszą i których umysły zyskują właściwe poznanie. Dziękuję Ci, Ojcze, za otwarte oczy, za otwarte uszy. Dziękuję Ci za nowe narodzenia. Zabezpieczam teraz każde słowo przez krew Jezusa i wywyższam Twoje święte imię nad nimi. Amen.